Kurczę, wydaje mi się, że... No i teraz mam problem. Kurde, wiecie, bo różne źródła różnie podają. Przygotowywałem się. Ale teraz dałeś. No i to też mam przygotowane. Ekstra gra, a więc 7 pytań, jedna poprawna odpowiedź i 3 koła ratunkowe, a na koniec bonus. Jedyny quiz, w którym mierzą się ekstraklasowi piłkarze i trenerzy. 22 września 1985 roku Górnik pierwszy raz zmierzył się w ekstraklasie z Zagłębiem. Kto zdobył pierwszą historyczną bramkę w tej rywalizacji? A. Andrzej Iwan, B. Jan Urban, C. Krzysztof Budka. No Budka chyba nie, bo z tego co pamiętam Krzysztof nie grał w Górniku, z tego co pamiętam. Albo Andrzej Iwan, albo Jan Urban. Dobra, będę strzelał, zostawmy to. Górnik, Zagłębie, tak? No wydawałoby się, że to Jan Urban, tak? No bo to chyba jakieś coś związane z Zagłębiem. Trochę strzelam w tej chwili. Jan Urban. 22 września 1985 roku, mój pierwszy rok w Górniku. Zagłęb. Nie, no to muszę strzelać. No to podpowiedź w formie obrazka. To chyba znam. Chyba znam. No to Andrzej Iwan. Niestety. A chciałem powiedzieć Iwana. Można to zaliczyć jako pół punktu? Po raz ostatni Jan Urban i Waldemar Fornalik zmierzyli się na boisku jako piłkarze 7 czerwca 1989 roku. Jaki padł wtedy wynik? A. Górnik wygrał 2-1. B. Był remis 1-1. C. Ruch wygrał 2-1. 7 czerwca 89. To był sezon mistrzowski chyba Ruchu Chorzów. To był niesamowicie ważny mecz, który decydował o mistrzostwie. Chyba Rysiek Cyrun strzelił z karnego, a oni 2-1, dwie bramki. Przegraliśmy u siebie 1-2. To jest bardzo pamiętny mecz, więc takie mecze pamięta się, można powiedzieć, do końca życia. Wygraliśmy 2-1. W końcówce rzut karny obronił Ryszard Kołodziejczyk i tym samym wygraliśmy 2-1. To był bodajże przedostatni mecz w drodze do Mistrzostwa Polski. Dziękuję. Jak inaczej nazywa się godło górnicze, czyli tak zwane górnicze młotki? A. Kupla, B. Szola, C. Zelter. Dobre. Tyle czasu spędziłem na Śląsku i mieszkam na Śląsku. Znam też tyle czasu w Górniku, a nie spotkałem się z taką nazwą. Żadną z tych. Zelter? Zelter to jest raczej coś z wodą związane. Szola? To proszę odrzucić. To pierwsze koło ratunkowe poproszę. No i teraz mam problem. Pół na pół? Można? Teraz? Już nie. No szola to jest winda na kopalni, tak? Czy to akurat jest szola? Nie wiem. To pierwsze będzie. Kupla. Godło górnicze. Zelter to woda, nie? Szola, winda, to kupla, nie? Kupla. Dziękuję. To troszkę zgadłem, bo znałem te poprzednie dwie takie. No dobrze, okej. Kto rozegrał więcej spotkań w Ekstraklasie? A. Jan Urban, B. Waldemar Fornalik, C. Obaj mają tyle samo meczów. Tyle samo meczów to by było coś niesamowitego. Tam chyba minimalna różnica jest. Nieduża, nie? Niech będzie, że Waldek. Jan Urban. Dziękuję. Kurde, wiedziałem, bo różne źródła różnie podają. Przygotowywałem się. Jeden z tych piłkarzy debiutował w Ekstraklasie u Jana Urbana, a w reprezentacji Polski u Waldemara Fornalika. Który? A. Daniel Łukasik,
B. Jakub Kosecki, C. Kamil Grosicki. No, Grosik chyba odpada. Łukasik, no, debiutował u mnie. Debiutował również Kuba Kosecki, tak? Tylko który debiutował u Jana Urbana? To jest pytanie. To drugie koło ratunkowe mogę? No to Jakub Kosecki. Kurczę, wydaje mi się, że... no, ten też grał. No dobrze, to weźmy, skorzystajmy z odpowiedzi. Kamil Grosicki. No to Kosecki. Zostańmy przy Kosecki. Dziękuję. Który z trenerów ma więcej spotkań na ławce trenerskiej Zagłębia Lubin? A. Jan Urban, B. Waldemar Fornalik, C. Obaj mają tyle samo meczów. Ale teraz dałeś. Obaj tyle samo. Waldek teraz wziął. No kurde, to podobny ten czas. No. Bo ja chyba, nie wiem, w marcu poszedłem, pogonili mnie. Niech będzie Waldek. No wydaje mi się, że minimalnie chyba ja już mam więcej. A, o ile? Jeden mecz ma więcej, no to już było 50-50. No i to też mam przygotowane. Która drużyna częściej odnosiła zwycięstwa w rywalizacji Górnika z Zagłębiem? A. Górnik, B. Zagłębie, C. Obie drużyny mają tyle samo zwycięstw. No, na tą chwilę ta statystyka jest na korzyść Górnika. Górnik? Bez koła ratunkowego. Pan tu nie grał, czyli konkurencja specjalna. Przygotowaliśmy skład drużyny z meczu rozegranego w przeszłości. Jedno nazwisko jest jednak błędne. Zawodnicy muszą wskazać, które. Mają dwie szanse. Jeśli zgadną za pierwszym razem, otrzymują 2 punkty. Za drugim 1 punkt. Moim zdaniem Rafał Janicki. No to Lukasa nie było. Podolskiego. Ale powiedziałem Janicki, bo Janicki miał kontuzję w końcówce sezonu i myślałem, że nie grał. I grał Bergstem z Jensenem. Dlatego tak od razu powiedziałem Janicki, bo miał kontuzję i nie grał, ale widocznie jeszcze w tym meczu zagrał. No moim zdaniem nie było Żubrowskiego. Waldek, no zobacz, dobrze, ale ty wygraj quiz, a my wygrajmy mecz, dobrze? Zgadzasz się? Dziękuję. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.